Józef ocenia zachowanie Dariusza z finału Sanatorium Miłości 5. Padły gorzkie słowa. Dariusz z Sanatorium Miłości 5 nie został królem turnusu, tak jak to sobie wyobrażał. Jednak tak mocno chciał nim zostać, że zdecydował się na głupi ruch. Teraz, kiedy widzowie się o tym dowiedzieli, nie pozostawiają na seniorze suchej nitki. Kropka. W rozmowie z Pomponikiem król turnusu Józef wyznał, co sądzi o Dariuszu. Padły mocne słowa. Za co fani Sanatorium Miłości krytykują Dariusza? Józef z Wałbrzycha został królem turnusu w Sanatorium Miłości 5. Tytułu zazdrościł mu Dariusz. Za nami wielki finał Sanatorium Miłości 5. 12 seniorów spędziło ze sobą czas w Busku Zdroju, nawiązując przyjaźnie, a nawet budując związki, tak jak Ula i Zdzisław. Zgodnie z wyborem kuracjuszy, królem turnusu został Józef z Wałbrzycha, a królową turnusu Iwona Żarnowiecka. Nie wszystkim ten wybór się spodobał. Szczególnie zniesmaczony był Dariusz, który miał wielką ochotę na zdobycie tytułu króla. Co zachowanie Darka zapytaliśmy prawowitego króla, czyli Józefa. W naszej rozmowie wyznał, co sądzi o jego braku zdolności do przegrywania i jego osobowości. Józef z Sanatorium Miłości 5 został królem turnusu. Co sądzi o zachowaniu Dariusza? O tym, że Dariusz nie lubi przegrywać, wiedzą wszyscy, którzy bacznie obserwowali poczynania seniorów. Bardzo widoczną porażką dla kuracjusza było na przykład nurkowanie w basenie. Z kolei Józef nie traktuje potknięć jako porażek. Ja wszystko traktuję z przymrużeniem oka. Dariusz siebie widział jako króla, być może byłby lepszym królem niż ja. Z tym, że to nie jest ani moja, ani Dariusza ocena. Skoro ogół widział, że ja się bardziej nadaję niż Dariusz, to dlatego zostałem doceniony, skwitował Józef. Józef Raciniewski z Sanatorium Miłości 5 ocenia, jakim kolegą był Dariusz. Senior wyznał też, co myśli o życiu, kiedy ciągle ma się poczucie, że trzeba być pierwszym i najlepszym. Jak Józef radzi sobie z porażkami? Po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeżeli wiem, że ja czegoś nie potrafię, to trzeba potrafić przyznać się do tego, czy ponieść porażkę. Natomiast jeżeli Dariusz nie potrafi tego ponieść, to całe życie będzie teraz chodził i rozpamiętywał. A bo ja mogłem zrobić tak, nie ma. Było, przegrałem, idę z honorem, trzeba przyjąć to bezproblemowo. Natomiast pomijając kwestię charakteru Dariusza, Józef podsumował go jako kolegę z programu dość pozytywnie. Uważam, że Darek jest bardzo fajny facet, jeśli chodzi o kumplowanie. Potrafi wszystko załatwić, wszędzie wejść, zgrać wszystko razem. Trzeba jednak jeszcze umieć ponosić porażki. Jako kolega jest sympatyczny, bardzo, podkreślił w rozmowie Józef Raciniewski z Wałbrzycha.